Trzecioligowi piłkarze Orląt Łuków bronią się przed spadkiem. Zdecydowanie w innych nastrojach są juniorzy starsi łukowskiej drużyny. Ekipa trenowana przez Andrzeja Suchodolskiego jest liderem Ligi Wojewódzkiej. Z wyniku jestem zadowolony, bo trzeba było ten mecz wygrać, to mecz na szczycie wiadomo, ale z poziomu gry nie. Z tym, że chyba tego też się spodziewałem, że tu nie będzie wielkiej piłki, tylko walka z obu stron. Obie drużyny przygotowały się na wojnę i tak ten mecz wyglądał. Po tym meczu utrzymaliście, umocniliście pozycję lidera. Czy tak zostanie do końca rozgrywek? A trudne pytanie. Jeszcze zostanie nam 7 meczy. Chciałbym, żeby tak było do końca, ale to naprawdę każdy mecz jest inny i każdy mecz trzeba wygrać. Chyba nigdy żadna łukowska drużyna nie była liderem tej klasy rozgrywkowej. W tym fragmencie rozgrywek na pewno nigdy nie. A co daje pierwsze miejsce na koniec rozgrywek? Czy jest awans o klasę wyżej? To nie ma awansu klasa wyżej, tylko dalej są rozgrywki mistrzostw Polski. 16 mistrzów województw awansuje do centralnych rozgrywek, jest systemem pucharowym. Dwumecz, jest losowanie województw i gra się mecz i rewanż z innym województwem, z mistrzem innego województwa. Czy w Pana drużynie są już zawodnicy, którzy grają w seniorach lub Pana zdaniem są na najlepszej drodze do drużyny seniorskiej? Też następne trudne pytanie. W tym zespole nie ma gwiazd. Jest to zespół wyrównany, cała kadra zespołu tutaj. 18 chłopców, którzy grają, nawet 19. Każdy jest mniej więcej na jednakowym poziomie i zmiany w składzie, rotacja składu nie ma znaczenia co do wyniku. Czyli skład jest wyrównany? Skład jest bardzo wyrównany. Kilku wiadomo, że próbuje się w seniorach, z tym, że Darek Solnica, no jest wiadomo, trudna sytuacja w pierwszym zespole. Nie może bardzo na tych młodych postawić. Na razie trzeba obronić trzecią ligę w tym roku, a w przyszłym sezonie myślę, że Darek postawi troszkę na młodzież. A czy w Pana drużynie są zawodnicy z rocznika młodszego? Czyli ilu chłopców w kolejnym sezonie będzie mogło grać jeszcze w Pana drużynie? Z 19 osobowej kadry jest 6, którzy w tym roku skończą wiek juniora. A 13 zostanie dalej. Czyli właściwie gramy rocznikiem o rok młodszym? O rok i o dwa, bo tu są chłopcy 9-2, 9-1, a 9-0 powinien grać. A czy w drużynie juniorów młodszych, trenowanych przez Roberta Filipa, widzi Pan już zawodników, których chciałby Pan w swoim składzie? Tak, tak. Tam tych 3-4 właśnie zamienimy się, odejdą tu do seniorów, kilku tych starszych u mnie, a ja wezmę z młodszych i będziemy grali dalej. Czyli w kolejnych latach również możemy liczyć na sukcesy i na pozycję lidera i może nawet pierwsze miejsce? Mam nadzieję. Ja tą drużynę tworząc kilka lat temu zakładałem, że w ostatnim roku właśnie będziemy mistrzami województwa. Może się udać w tym roku, ale wcale ja tak nie mówię, że się uda. A później drużyna seniorska będzie odnosiła same sukcesy. A daj Boże. Życzę tego. Dziękuję bardzo. Tak jak mówiliśmy, w gorszej sytuacji są seniorzy Orląt Łuków. Aby ratować drużynę przed spadkiem, władze klubu sprowadziły do Łukowa nowego bramkarza. Jest to Andrzej Olszewski, mający za sobą występy w takich klubach jak Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław czy izraelski Hapoel Beit Shan. Pierwszym jego meczem w barwach łukowskich Orląt było spotkanie ze Stalą Rzeszów. Po jednej z jego interwencji doszło do zamieszania na ławce trenerskiej. Dobra piłka. Panowie, to są pańskie jaja. No, ja cię pierdykam, no to jest kryminał. To nie ma sensu kopać piłkę. To jest To jest kryminał, facet! Zaatakował nam sędzia. To jest kryminał, facet! Kryminał! Kurwa, dzieju! Mecz zakończył się wynikiem 1-1. Obecnie Orlęta Łuków zajmują 15. przedostatnie miejsce w tabeli trzeciej ligi.